Proszę Państwa, żel jak żel, ale Państwo zobaczą, co ona tu mówi od rana. Takie pytanie, czy świat może się obyć bez religii? Gdy kultura pojechała do Wrocławia, bo tu nie ma, tu tylko wyje, karetka na Saskiej Kępie, właśnie kurczaczka, teraz odprowadziłam, bo on pojedzie do Bydgoszczy. Tam jest ta wielka opera, proszę Państwa, w Bydgoszczy, znana na cały świat. No i tutaj na tej Saskiej 507 jemu uciekł dziecku, potem drugi przyjechał 507, ja pocałowałam go odprowadzając, pojechał kurczaczek już i bardzo dobrze. Także proszę Państwa, nasz kurczaczek pojedzie do Bydgoszczy, ale on tak ucieka z Bydgoszczy do Warszawy, z Bydgoszczy do Warszawy. I teraz jako to dziecko niepełnosprawne trzeba mu dać na wielki plus, bo on sobie po prostu radzi. On sobie radzi i teraz już widzę, że całkiem jest taki rozgarnięty do rzeczy i koło swojego biega. Ale co mnie tutaj zainteresowało, gdy tak tutaj Libię przepędziłam, tę Grecję wcześniej musiała wyjść, odprowadziłam kurczaczka, tutaj to, tutaj tam, to widzicie Państwo, przy poniedziałku, to zawsze jest tak, jakoś nie to, że nerwowo, ale za dużo jest rzeczy, a jeżeli babsztyle, jak w kołchozie, gadają, to jedna syknie, druga coś kaszlnie, trzecia nosem pociągnie, czwarta, widzicie Państwo, to co tu w Warszawie ma miejsce, to się w ogóle wszystko kupy nie trzyma. No kurczaczek pojechał tam do Pawełka, ten jego już tam dalej, jemu pomoże odprowadzić, bo ma też chłopak swoje problemy. W związku z tym, że tak, uciekał od matki z Bydgoszczy, ja mówię, jedź do mamusi, po całej mamusi w czółko, mamusia ci tam dalej załatwi. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jarosław Kaczyński sugeruje, że rząd sięgnie po pieniądze z OFE. Nacjonalizacji nie będzie, uspokajał przed chwilą wicepremier Morawiecki. Szczyt NATO w Warszawie egzaminem dla Zachodu, napisał dziś Financial Times. Premier Kanady na paradzie równości. Nie było i nie ma w planach nacjonalizacji otwartych funduszy emerytalnych, zapewniał przed chwilą w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych wicepremier Mateusz Morawiecki. Jak ocenił, system wymaga zmian, bo obecnie obowiązujące zasady nie sprawdziły się, nie zapewniają wyższych emerytur i nie gwarantują rozwoju gospodarczego. Nie było i nie ma w planach nacjonalizacji otwartych funduszy emerytalnych. Natomiast mamy bardzo dobry plan, w jaki sposób zbudować polski kapitał. Dyskusja o otwartych funduszach emerytalnych wróciła w weekend po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który na kongresie swojej partii mówił o pomyśle sięgnięcia do pieniędzy zgromadzonych w OFE przez państwowy fundusz. Każda rodzina, każde gospodarstwo domowe, 16 milionów ludzi dostanie jakąś sumę, mówił prezes PiS-u. Pomysł krytykowała w poranku Radia Tok FM była wiceminister finansów, a dzisiaj posłanka PO Izabela Leszczyna. Nie mają pieniędzy i co mówią? Zabierzemy pieniądze z realnej gospodarki, bo akcje w otwartych funduszach emerytalnych to jest realna gospodarka. Ale oni chcą je przeznaczyć na inwestycje drogowe, na inwestycje w mieszkalnictwo. To nie jest tak, jak Kaczyński myśli, że gdzieś leżą pieniądze w szufladkach. Te pieniądze są już zainwestowane. Otwarte fundusze emerytalne w naszym niejako imieniu kupiły akcje. To znaczy co, zabiorą z jednych spółek i zrobią z tego inne spółki? Więcej komentarzy w rozpoczynającym się już za chwilę magazynie EKG. Bezpieczeństwo, Brexit i umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi to tematy zapowiedzianej na piątek rozmowy Andrzeja Dudy z Barackiem Obamą. Prezydenci spotkają się w Warszawie w piątek przed szczytem NATO. Dzień wcześniej polski prezydent będzie rozmawiał także z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po tym jak Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej, państwa członkowskie NATO muszą wysłać sygnał jedności i siły podczas szczytu w Warszawie, podkreśla dziś Financial Times. Londyński dziennik w komentarzu redakcyjnym zwraca uwagę, że rozpoczynający się w piątek szczyt od dawna zapowiadał się jako niezwykle ważny ze względu na ostatnio pogarszające się stosunki z Rosją. Brytyjski dziennik przypomina także, że podczas obrad w Warszawie państwa członkowskie sojuszu mają potwierdzić rozmieszczenie w Polsce i krajach bałtyckich 4 międzynarodowych batalionów, a także sprzętu wojskowego takiego jak czołgi czy artyleria. Ma to być odpowiedź na to na rosyjską interwencję na Ukrainie. Urzędujący premier Kanady po raz pierwszy na paradzie środowiska LGBT. Parada przeszła przez centrum Toronto. Justin Trudeau podkreślał, nawiązując do tragedii w Orlando, że nie można ignorować nienawiści. Tegoroczna parada po zamachu w Orlando odbywała się przy znacznie większej obecności policji niż zazwyczaj. Wielu policjantów na mundurach i kamizelkach kuloodpornych miało tęczowe odblaski. A kolejne informacje w Radiu Tok FM o 9:20.
pogoda. W centrum na wybrzeżu Suwalszczyźnie i w Białymstoku dzisiaj może padać. Poza tym czeka nas pogodny dzień. Na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu do 22 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie i 23 we Wrocławiu, Łodzi i Lublinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Także widzicie Państwo, a jeszcze na nieszczęście temu Dawidkowi, facet całym czasem tam, u niego tam przebywa, na Gagarina mieszka, no to telefon używa, który też nie jest jego, tylko jego matki telefonem, chce do Bydgoszczy, telefon 300 zł warty, to jest rzecz prywatna wyjątkowo, zwłaszcza teraz, no to nie można sobie na to pozwolić, no. Jak zadzwonimy na policję, no to będzie miał nieprzyjemności. Tamten Krzysiek taki. Pani doktor Małgorzata Bonikowska, która kieruje... O nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Pierota na teren Polski. Za Odrą wspaniałe stocznie. A u nas... Głogowski nie strachny. Nie do wyobrażenia. W naszym czasie... Przecież pamiętam te stocznie sprzed 20 lat. Jaka ruina! Rękami, oczywiście na zlecenie nie Polaków, rękami Polaków. I żeby jeszcze bardziej zakpić z nas, na przykład w środku tego zrujnowanego wielkiego przedsiębiorstwa, fabryka jaka? Będą budować podstawy do wiatrowych elektrowni. Takie słupy będą budować. No i oczywiście znalazły się z pieniądze międzynarodowe, wybudowany most specjalnie dojazdowy i będziemy tam, gdzie tak bogata myśl inżynierska, tam, gdzie tyle wykwalifikowanych rąk, tam będziemy dla Zachodu słupy takie produkować. Przecież to jest dokładnie to samo, co było zaraz po wojnie w ekipie Bierta. I druga scena. Byłem świadkiem osobiście milenium w Poznaniu. Na placu katedralnym zebrała się Polska. Zawartą sekretarz partii wykrzykiwał na kardynała Wyszyńskiego i przy nim oczywiście gromadka partyjnych towarzyszy. Wojna milenijna. Co się stało 50 lat później, w tym samym Poznaniu? Z tym, że już Warta nie przeszkodziła. Obecni, czyli synowie ekipy Bieruta, z czerwoną kartką przyszli, żeby zbezcześcić odwagę robotników, którym oddawano publicznie cześć. To są wszystko nasi bracia. Oni w większości są ochrzczeni. Dla nich sposób szczególny, źródło odrodzenia chrzcielnego powinno być w jakimś wymiarze dostępne. A będzie dostępne, jeżeli my się do tego włączymy. Bo przecież wiecie dobrze, że nawet tu, na teren polonijny, przysłano przedstawicieli, żeby zakłócać uroczystości. Choroba jest, choroba. Żeby niszczyć jedność polonijną. Czyli widzisz, tutaj odprowadziłam na Saskiej 507 tego całego Dawidka. Całe chmary, hołota wychodzi, bo to od tej Zośki Maciąg, tu jadą z tego Gocławka, proszę Państwa, do szkół, tu na Saską byłą 44 i tutaj to właściwie to nie do szkół, bo teraz wakacje, ale do pracy. No to tym bardziej, że to nie są dzieci, że to nie jest młodzież, ale już pracować dość wcześnie pracują, dość wcześnie trzeba. Ale jakie to przy poniedziałku wszystko nie takie sympatyczne, nieuśmiechnięte, niezadowolone i niemiłe. Także widzicie, tutaj na tym przystanku to jest oczywiście najgorzej. No, pojechał ten Dawidek. Ale Państwo zobaczą,
wschodnią... Jakie tu chamstwo w tej Warszawie? Oni myśleli, że tu jeszcze kultura wróci. Tu kultura nie wróci. Mieszkał ten Dawidek na Gagarina u faceta. No, 35 lat, nieważne ile, niech będzie 45. Ale on jemu zabrał jego telefon na chama. No bo ja kupiłam jemu ten duży, tamten telefon jest jego matki. On idzie do Bydgoszczy, więc musi ten telefon swojej matce oddać. A tamten trzyma i blokuje. Jaki dziad? Jakie chamstwo? Ja mówię cały czas tej von Lipski, słuchaj, dziad to jest zły, zły typ, chciwy, pazerny, podły. No taki to i Mareczek jest. Ja mówię, już widzę w nim drugiego Mareczka. No bo on myślał, że jego telefon będzie używał, bo tu chłopak ma nowy, duży telefon, ale już tamten stary, ale też za 300 zł. Także proszę Państwa, o czym my tutaj mówimy? Niech zadzwoni na policję, policja przyjedzie i zabierze z ręki. No. A dzisiaj? A tamten będzie miał nieprzyjemności. Także dzisiaj, proszę Państwa, sytuacja w kraju taka jest, jaka jest. Są złe wibracje, no bo w żebracznicy coś się poruszać wciąż. Dzieje się. Ktoś mi miliardy nakradł, a tu robi, wiesz, z pół procentu, 2 miliony procentów, czyli z igły widły. Przecedzają komara, wielbłąda połykają i w istocie to się nic nie zmienia i w systemie religijnym, i w systemie politycznym. A w tej reklamie, proszę zauważyć, ciekawy chwyt, w tej reklamie tutaj w Radiu Tok FM z Czerski przecież, ciekawe, to też Radio Żydowskie Rysia mówi. My tu nic przeciwko Żydom nie mamy, ja też jako Żydówka mogę to powiedzieć. Ale powiedziane było, czy świat może się obyć bez religii? Czy świat może się obyć? Czyli, że sugerują to, że świat może się obyć bez religii. Widzicie Państwo? Co czeka religię? Za ciemnotę, za ślepotę, za głupotę. Także cud się stał, że ta religia wzięła górę tu w Polsce, ale w świecie ogólnie ona już spada. Wody odpłynęły i co? Lada moment zobaczysz. Co? Babilon Wielki ma... Maria nie Maria była, Izyda, Horus i Sedwu, Artemida Efeska, Semiramida Babilońska, kult kobiety, kult dzieciątka, kult mleka z piersi Boga Rodzicy. No co my to i to wszystko to my już znamy, proszę Państwa. To wszystko my już znamy, o tym wszystkim my już wiemy. Także dzisiaj jest czwarty. Dzisiaj jest czwarty. Tutaj też czwartego pasy malowali nas. Czwartego, nie czwartego, tylko tak jak mówię, parę dni temu o czwartej nad ranem pasy malowali na Saskiej. Pasy malowali na Saskiej. Już...